Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i widzów webinarium. Nazywam się Magdalena Jarzdzewska-Gutta, jestem adiunktem na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Niniejsze webinarium zostało nagrane w ramach organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej, zatem serdecznie witam wszystkich uczestników tej olimpiady, ale także pozostałe osoby, które trafiły na to webinarium z różnych innych powodów. Jest to już drugie webinarium nagrane przeze mnie dotyczące transportu morskiego, a konkretnie skupimy się na rynku morskich przewozów kontenerowych, na stronie podażowej tego rynku, czyli na charakterystyce armatorów morskich. Warto wspomnieć tutaj o kilku ważnych cechach tego rynku. Przede wszystkim należy wspomnieć, że uprawianie żeglugi kontenerowej jest kapitałochłonne, co oznacza, że przewoźnicy, czyli armatorzy, muszą inwestować duże środki finansowe, na przykład w coraz większe statki kontenerowe, żeby móc osiągać coraz większe korzyści skali. Kolejne koszty oprócz tych statków wiążą się też z zakupem na przykład parku kontenerowego czy wyposażenia terminali. To oznacza, że te podmioty, które już na tym rynku funkcjonują, mają ugruntowaną pozycję, a dla nowych podmiotów istnieją bardzo duże bariery wejścia, co tak naprawdę w dalszym stopniu ugruntowuje tą znaczną koncentrację rynku, która jest charakterystyczna dla struktur oligopolistycznych. Pewnie zapytacie, czym jest ten oligopol. Oligopol to tak naprawdę struktura rynkowa, w której rynek będzie zdominowany przez niewielką liczbę dużych producentów lub dostawców usług. W przypadku przewozów kontenerowych będziemy mówili tutaj o dostawcach usług. W takiej sytuacji można stwierdzić, że każda z tych firm może mieć znaczący wpływ na rynek i często jest świadoma tego, że jej decyzje, na przykład dotyczące tego, jaką cenę sobie zażyczą, czy na przykład decyzje dotyczące wielkości produkcji, mogą wpływać na decyzje pozostałych konkurentów. I taka wzajemna zależność sprawia, że firmy w oligopolu często podejmują decyzje w sposób skoordynowany, co może prowadzić na przykład do ograniczenia konkurencji. Czy takie cechy charakteryzują rynek przewozów kontenerowych? Myślę, że ta dzisiejsza prezentacja powinna na to pytanie odpowiedzieć. Kolejną cechą rynku jest to, że utrzymywanie stałych połączeń według rozkładów rejsów będzie wymagało ponoszenia wysokich kosztów eksploatacyjnych, które tak naprawdę będą niezależne od liczby przewiezionych kontenerów, bo statki będą pływać również wtedy, kiedy nie będą miały pełnego obłożenia. W tych kosztach zawierają się na przykład koszty paliwa, załogi, utrzymania i napraw statków, czy na przykład opłaty portowe. I takie wysokie koszty stałe będą wymagały od armatorów skutecznego zarządzania, ciągłej optymalizacji operacji i dążenia do tego, aby uzyskiwać korzyści skali. Stąd właśnie pojawiają się na przykład te coraz większe statki kontenerowe. Większe statki mogą przewozić więcej kontenerów w czasie jednego rejsu, co będzie obniżało koszty jednostkowe i zwiększało efektywność tych przewozów. I dla przykładu, w 1997 roku rekordowo duży statek kontenerowy został oddany do użytku. Miał on wtedy ładowność 6600 TEU, co uważano za bardzo duże osiągnięcie technologiczne. Ponad 25 lat później, w 2023 roku, oddano do użytku aż 6 statków kontenerowych należących do armatora MSC, z których każdy może jednorazowo zabrać 24 346 TEU,
czyli ponad 3 razy więcej niż ten statek, który zbudowano w 1997 roku. Można zauważyć, że w ostatnich latach bardzo dużo statków oddano do użytku i taka nadpodaż tonażu doprowadziła do spadku stawek frachtowych, oczywiście nie licząc tutaj zakłóceń wywołanych pandemią COVID-19. W połączeniu z tym, że nasilała się coraz bardziej konkurencja oraz konieczne było obniżanie kosztów, doprowadziło to do sytuacji, w której największe przedsiębiorstwa, żeby lepiej wykorzystać swój potencjał, coraz bardziej skupiały się na tym, żeby współpracować z innymi podmiotami na rynku. Taką formą współpracy są na przykład alianse strategiczne bądź konsorcja żeglugowe, ale charakterystyczne jest to, że one są zawierane głównie przez tych największych armatorów. Mniejsi armatorzy, którzy mają zdecydowanie mniejsze możliwości konkurowania z największymi graczami na rynku, skupili się na przykład na żegludze morskiej bliskiego zasięgu, w tym na przewozach fiderowych. A te trasy oceaniczne są obsługiwane przez największych armatorów. Koncentrację na rynku możemy ocenić na przykład sumując udziały poszczególnych armatorów w tonażu całej światowej floty liniowej. I na przykład biorąc pod uwagę dane z przełomu roku 2023 i 2024, możemy zauważyć tutaj znaczącą koncentrację tego rynku. Niemal 85% tonażu całej światowej floty jest obecnie eksploatowane tylko przez 10 armatorów, a w rękach trzech największych jest niemal 50% tego tonażu. Widać tutaj wyraźny wzrost koncentracji w ostatnich latach. Dla porównania, na przykład w 2006 roku w rękach 10 największych armatorów było jedynie niecałe 57% rynku, co jest porównywalne z tym, co teraz jest w rękach czterech największych podmiotów. Na taką sytuację wpłynęło wiele czynników, ale między innymi liczne fuzje i przejęcia, jakie dokonały się na rynku w ostatnich latach. Kilka słów na temat tego rynku. Na wykresie, który widzimy na slajdzie, przedstawiono listę 20 największych armatorów pod względem ich udziału w tonażu całej światowej floty liniowej. Co ciekawe, przez wiele lat liderem rynku był Maersk, natomiast w styczniu 2022 roku MSC wyprzedziło Maersk pod względem tego największego tonażu, który mierzymy liczbą dostępnych TEU i wśród linii kontenerowych po raz pierwszy od 1996 roku w tym rankingu na pierwszym miejscu znalazła się inna firma niż Maersk. Zatem po 25 latach, ponad 25 latach nastąpiła taka zmiana. Co więcej, można zauważyć, że jest również dużo statków będących w budowie, co pozwoli MSC na dodatkowe zwiększenie tej przewagi. Obecnie armator MSC dysponuje ponad 800 statkami o łącznym tonażu ponad 5 milionów TEU, co stanowi niemal 20% tonażu całej floty liniowej. Jest to zdecydowanie imponujący wynik. Natomiast z punktu widzenia konkurencji na rynku możemy mieć tutaj pewne wątpliwości, czy jest to korzystne na przykład dla nadawców ładunków. Warto tutaj dodać kilka słów na temat różnych form współpracy armatorów. Jedną z takich podstawowych i najbardziej tradycyjnych form, nie do końca obecnie uznawanych za możliwą do wykonania, są konferencje żeglugowe, nazywane również konferencjami liniowymi. Są to zrzeszenia armatorów działające na mocy porozumień zawartych między tymi armatorami, obsługujące na przykład określony szlak albo grupę szlaków morskich na ustalonych wspólnie warunkach przewozu.
Tak naprawdę to są porozumienia o charakterze monopolistycznym czy też kartelowym, ponieważ są to porozumienia ograniczające w pewnym sensie konkurencję na rynku. Są to porozumienia przewoźników morskich operujących na tym samym szlaku, którzy najczęściej po to, żeby ograniczyć konkurencję między sobą albo wspólnie występować wobec konkurentów zewnętrznych, uzgadniają wspólną taryfę, udziały rynkowe czy rozkłady rejsów. Oczywiście ustalają nie tylko taryfy, czyli ceny za swoje usługi, ale także wspólnie planują szlaki, serwis dowozowy, rodzaje zawieranych umów czy liczba dostępnych slotów na swoich trasach handlowych. Funkcjonowanie takich konferencji żeglugowych było możliwe dzięki temu, że były one wyłączone spod przepisów antymonopolowych, ale to się z biegiem lat zmieniło. Unia Europejska uchyliła rozporządzenie, które wyłączało takie konferencje żeglugowe spod przepisów antymonopolowych. To zakończyło długotrwałe zwolnienie antymonopolowe, z którego korzystały te konferencje liniowe, i tym samym zakończyło erę konferencji liniowych w odniesieniu do Europy. Od 18 października 2008 roku obowiązuje zakaz funkcjonowania konferencji żeglugowych na trasach do i z portów położonych na terenie Unii Europejskiej. Czy to oznacza, że przedsiębiorstwa przewozowe, czyli armatorzy, nie mogą już między sobą współpracować? Nie do końca, ponieważ konferencje zostały zastąpione przez konsorcja żeglugowe i alianse, które również są umowami współpracy między przewoźnikami. Obie te struktury również mają na celu regulowanie konkurencji na głównych trasach handlowych, ale dzieje się to głównie poprzez alokację statków przez linie żeglugowe albo na przykład udostępnianie miejsca członkom aliansu na swoich statkach. Jednakże w tych porozumieniach stawki frachtowe są niezależne i każdy członek aliansu jest wolny w swoich decyzjach, jeśli chodzi o negocjowanie stawek ze swoją bazą klientów. Dlatego też konsorcja żeglugowe i alianse strategiczne zostały wyłączone spod przepisów antymonopolowych Unii Europejskiej. Warunkiem tego wyłączenia jest to, aby udział w rynku wszystkich członków konsorcjum nie przekraczał 30%. Aczkolwiek warto zauważyć, że te procenty nie zawsze są do końca zachowane. Czym zatem są te konsorcja żeglugowe i alianse globalne? Przedmiotem takiego porozumienia, jakim jest konsorcjum żeglugowe, jest zwykle nawiązanie współpracy między armatorami poprzez wspólne świadczenie usług przewozu. Chodzi tutaj o to, żeby usprawnić usługi, czy też racjonalizować działalność. Uczestnicy takiego konsorcjum mogą na przykład wspólnie świadczyć usługi przewozowe, mogą też wspólnie koordynować albo nawet ustalać rozkłady rejsów i porty, do których zawinie dany statek. Mogą też wymieniać, sprzedawać lub czarterować przestrzeń ładunkową na statkach, a także dostosowywać na przykład ładowność do warunków rynkowych, czy też wykorzystywać wspólne systemy komputerowe albo sprzęt. Ale najważniejsze jest to, że w ramach takiego konsorcjum niedozwolone jest to, co mogły wcześniej robić konferencje żeglugowe, czyli nie wolno ustalać jednolitych cen, dzielić rynków, ani dzielić między sobą klientów. Nie wolno też ograniczać tonażu w oderwaniu od wielkości popytu i podaży. Można reagować na zmiany popytu i podaży, ale nie można tego robić w oderwaniu od tych warunków rynkowych, gdyż to mogłoby na przykład doprowadzić do sztucznego zawyżania cen, a to byłoby już nielegalne. Pojęcie tego konsorcjum żeglugowego nieraz bywa stosowane zamiennie z aliansem strategicznym, jednak jest tu pewna różnica dotycząca zasięgu współpracy pomiędzy podmiotami należącymi do takiego porozumienia. W ramach aliansów strategicznych
Ta współpraca nie ogranicza się do obsługi jednego szlaku, ale obejmuje współpracę armatorów na wielu szlakach żeglugowych, stąd te alianse strategiczne nazywane są też aliansami globalnymi. Warto się przyjrzeć temu, jakie alianse globalne funkcjonują na rynku, przy czym sytuacja aktualnie jest dynamiczna. Jeszcze na początku 2023 roku z powodzeniem funkcjonowały trzy takie globalne alianse. Były to 2M, do którego należały Maersk i MSC, Ocean Alliance z CMA, CGM, COSCO i Evergreen i The Alliance, w którym były Hapag-Lloyd One, HMM and Yang Ming. Jednak pod koniec stycznia 2023 roku dwaj armatorzy, MSC i Maersk, ogłosili, że wspólnie zdecydowali o zakończeniu aliansu 2M. Jego zakończenie przewidziano nie natychmiast, ale dopiero na styczeń 2025 roku. Mimo wszystko oznacza to, że 10-letnia umowa pomiędzy tymi armatorami, podpisana w 2015 roku, nie zostanie już przedłużona. Można zauważyć też, że obaj przewoźnicy już zaczęli wprowadzać zmiany w swoich sieciach usług liniowych, mimo że 2025 rok jest jeszcze dość odległy. To ogłoszenie o zakończeniu aliansu 2M w połączeniu z zakończeniem obowiązywania tak zwanego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych dla konsorcjów od kwietnia 2024 roku rozpoczęło taką ogólnoświatową reorganizację całego rynku oraz istniejących umów pomiędzy armatorami, szczególnie tych umów operacyjnych na głównych trasach łączących wschód i zachód. Co więcej, w styczniu 2024 roku Hapag-Lloyd również ogłosił pewne zmiany. Przede wszystkim to, że opuści Alliance The Alliance i od lutego 2025 roku, wtedy kiedy zakończy się już sojusz pomiędzy Maerskiem i MSC, Hapag-Lloyd rozpocznie nową współpracę z Maerskiem pod nazwą Gemini Cooperation. W obecnej sytuacji można zauważyć, że do 2025 roku MSC tak naprawdę pozostanie jedyną dużą kontenerową linią żeglugową, która nie będzie częścią żadnego aliansu. W pewnym sensie nie należy się jednak takim zmianom dziwić, ponieważ im bardziej rozbudowana staje się globalna sieć połączeń danego członka aliansu, tym mniej korzyści będą mu przynosiły sojusze. A skoro w ostatnich latach widzieliśmy tak dużą ekspansję MSC, można zakładać, że te dodatkowe korzyści skali wynikające z członkostwa sojuszu tak naprawdę nie są już dla MSC niezbędne do tego, żeby osiągnąć przewagę konkurencyjną. Tak duży podmiot jak MSC tak naprawdę może samodzielnie budować swoją strategię bez konieczności każdorazowego negocjowania warunków z innymi członkami sojuszu. Także możemy zaobserwować, że będą następować w najbliższych latach dość duże zmiany na tym rynku. Warto wspomnieć, jakie formy współpracy są najbardziej popularne pomiędzy armatorami. Są to przede wszystkim dwa rodzaje współpracy. Jest to slot charter agreement albo slot exchange, a druga forma współpracy to vessel sharing agreement, czyli umowa o współdzieleniu statku. Pierwsze z tych porozumień polega na tym, że przewoźnicy wymieniają się liczbą stanowisk kontenerowych, czyli slotów, lub czarterują takie stanowiska na swoich statkach według jakiegoś przyjętego przez nich klucza podziału. Robią to po to, żeby poszerzyć zasięg swojej działalności. Nawet jeżeli na danej trasie nie kursuje ich statek, mogą oferować przewóz kontenerów na statku innego armatora, właśnie dzięki takim porozumieniom.
Drugie z tych porozumień, czyli Vessel Sharing Agreement, jest zawierane między przewoźnikami najczęściej w ramach konsorcjum żeglugowego i polega na tym, że partnerzy uzgadniają jakąś wspólną eksploatację serwisu liniowego, ściśle określają szlak transportowy, liczbę wniesionych statków przez każdego partnera i proporcje podziału tej przestrzeni ładunkowej statków. Zatem można powiedzieć, że taka umowa o współdzieleniu statków to współpraca między liniami żeglugowymi, która ma na celu zaspokojenie zapotrzebowania na określonych trasach handlowych. Właśnie dzieje się to poprzez współdzielenie przestrzeni na tych statkach. Zwykle takie umowy są zawierane również między partnerami w ramach aliansu, żeby obsługiwać usługi liniowe na określonych trasach. Przestrzeń dla każdego z partnerów takiego aliansu może się różnić w zależności od portu morskiego i od indywidualnego wkładu każdej firmy. I taka pojedyncza umowa o współdzieleniu statków będzie się różniła od aliansu strategicznego, ponieważ zwykle dotyczy jakiejś jednej regularnej usługi liniowej. Natomiast w przypadku aliansu ta współpraca jest bardziej globalna i może obejmować różne trasy handlowe, zazwyczaj też na podobnych warunkach w ramach funkcjonowania danego aliansu. I skoro już wspomnieliśmy o rozporządzeniach unijnych, to warto chwilę się pochylić nad zmianami w przepisach dotyczących współpracy armatorów. Na początku października 2023 roku w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że Komisja Europejska nie przedłuży po 25 kwietnia 2024 roku rozporządzenia tzw. konsorcja Block Exemption Regulation, które wyłącza spod unijnych zasad konkurencji wielkie alianse żeglugowe. To rozporządzenie w języku polskim nazywa się rozporządzeniem w sprawie wyłączeń grupowych dla konsorcjów. Prawo Unii Europejskiej zasadniczo zabrania przedsiębiorstwom zawierania porozumień, które ograniczają w jakimś stopniu konkurencję. Jednak to rozporządzenie, o którym mówimy, w pewnym sensie zezwala pod pewnymi warunkami, aby przedsiębiorstwa tej kontenerowej żeglugi liniowej, czyli armatorzy, współpracowali w celu wspólnego świadczenia usług. I dlaczego tak było? Przede wszystkim dlatego, że transport morski jest uważany przez Komisję Europejską za transport zrównoważony, bardziej przyjazny środowisku niż na przykład transport drogowy. Zatem Komisja Europejska odczuwa taką potrzebę wspierania armatorów w rozwoju infrastruktury, w rozwoju usług, w podejmowaniu jakichś działań, które będą zmierzały do obniżenia kosztów transportu morskiego. Miało być to z korzyścią oczywiście dla nadawców ładunków, natomiast wiele z podmiotów, które na co dzień korzystały z połączeń liniowych, miało raczej krytyczne zdanie o polityce cenowej operatorów statków kontenerowych, co oznacza wygaśnięcie tego rozporządzenia dnia 25 kwietnia 2024 roku. Oznacza to, że od tego momentu przewoźnicy morscy będą podlegać tym samym przepisom antymonopolowym, co inne firmy, które prowadzą działalność w Unii Europejskiej. Nie oznacza to, że ta współpraca nie będzie w ogóle możliwa, bo nadal będzie na przykład można zawierać umowy o współdzieleniu statku. Chodzi o to, że przewoźnicy, którzy działają wspólnie na trasach do lub z Unii Europejskiej, będą musieli oceniać zgodność swoich umów operacyjnych z ogólnymi zasadami prawa konkurencji w Unii Europejskiej. Czyli muszą się upewnić, że są lub pozostają zgodni z tymi przepisami, co oczywiście w przyszłości, biorąc pod uwagę strukturę tego rynku, może doprowadzić do znaczących zmian na tym rynku.
Także jak widzimy, rynek przewozów kontenerowych od tej strony podażowej jest bardzo ciekawym przypadkiem i bardzo dynamicznym, przynajmniej w ostatnim czasie. Warto obserwować, jak się zmienia. Tymczasem dziękuję wszystkim za uwagę. Zachęcam do śledzenia aktualnych zmian na rynku i wszystkim uczestnikom olimpiady oczywiście życzę powodzenia w kolejnych etapach.